Strzelenie kilku bramek przez jednego gracza w jednym meczu to niełatwa sztuka. Tym większy zatem sukces, jeśli takie osiągnięcie zdarzy się na Mistrzostwach Świata. Przez 56 lat rekordzistą w tej dziedzinie był Polak, Ernest Wilimowski. Na Mistrzostwach Świata w 1938 roku Wilimowski zdobył aż 4 gole w meczu Polski z Brazylią. Nasza reprezentacja uległa wtedy Brazylijczykom 5-6, ale wyczyn Wilimowskiego został zapisany na trwałe w kronikach piłkarskich. Rekord polskiego piłkarza został pobity dopiero w 1994 roku, kiedy Oleg Salenko zdobył w jednym meczu mundialu aż 5 bramek w meczu Rosji z Kamerunem. Znamienne, że owe osiągnięcia w żaden sposób nie pomogły odnieść sukcesu macierzystym reprezentacjom obu graczy.